Pani Monika Pochorecka, jedna z adeptek sztuk walki. Pani Moniko, co panią skłoniło? Co panią przyciągnęło tutaj, jak przecież uroczą kobietę? Mąż. Mąż mnie namówił, ponieważ to było jego hobby od dziecka. Trenowałam wiele lat temu, później praca biurowa i w lutym, ważąc dużo więcej niż w tej chwili, postanowiłam wziąć się znowu za sport. I nie ma bardziej wymagającego kondycyjnie sportu niż sztuki walki. Dlatego dla mnie była to najlepsza droga do powrotu do kondycji i formy. I powiedziała pani o powrocie do sportu. Uprawiała pani jakąś inną dyscyplinę wcześniej? Wcześniej uprawiałam przez kilka lat również thai-box, tylko nie mieszkałam wówczas w Nowym Sączu. Czyli nic nowego dla pani? To nie jest dla mnie nic nowego, tak. Czy pozwala to pani, poza tym, że zbija pani wagę, odreagować jakoś psychicznie na obowiązki zawodowe? Myślę, że tak. Ja mam pracę biurową, więc po 8 godzinach siedzenia za biurkiem przyjeżdżam prosto z biura, ponieważ pracuję niedaleko. Jest to taka forma, żeby właśnie jako przeciwwaga do tego siedzenia wielogodzinnego przed biurkiem na pewno. O karierze zawodowej, profesjonalnej pani nie marzy? Absolutnie nie. Może córka, która również chodzi do grupy juniorów, już tam się powoli przymierza do pierwszych zawodów i trenuje również z nami w domu, natomiast ja tylko rekreacyjnie. I samopoczucie jest lepsze, co? Zdecydowanie, zdecydowanie. Co oferujesz sądeczanom, którzy lubują się w sportach walki? Centrum Sportu Walki Halnej, jak sama nazwa wskazuje, jest to centrum sportowe, w którym można się nauczyć wielu rzeczy, od samej samoobrony poprzez technikę boksu, kickboxingu, muay thai czy MMA. Ale jest to tak samo miejsce, gdzie można przyjść, rzucić wagę, między innymi na treningach dla kobiet bądź dla dzieci. Czyli rekreacja połączona z wyczynem? Tak, w tym momencie głównie rekreacja, najwięcej grup takich, gdzie przychodzą amatorzy, a dopiero z czasem decydują się, żeby zostać zawodowcami. Sądząc po tym, co widzimy za plecami, na brak frekwencji chyba nie możesz narzekać. Tak, pomimo że są wakacje i zwykle był to gorszy okres, jednak w tym roku dużo osób trenuje, zwłaszcza w porach wieczornych. No ale z tego, co teraz widzę, to raczej nie jest rekreacja, tylko to chyba tu już bardziej takie profesjonalne traktowanie swoich powinności. Jest to druga grupa, czyli taka grupa jakby średnio zaawansowana, gdzie niektórzy dopiero się zapisują, ale w większości są to osoby, które trenują już kilka miesięcy. Która odmiana sportu walki cieszy się największą popularnością? W tym momencie największą popularnością cieszy się kickboxing. Mam kilka grup od początkującej po zaawansowaną. Jednak ostatnio bardzo rozwija się grupa boksu, zwłaszcza zajęcia, które mamy w weekend, które są darmowe. Dużo nowych osób tam przychodzi oraz treningi dla kobiet, dla dzieci. Te zajęcia darmowe odbywają się w jakich godzinach? Sobota, godzina 10. W godzinie 10 w każdą sobotę każdy z ulicy może przyjść tutaj i poćwiczyć boks, tak? Tak, jak najbardziej zapraszam. W sobotę, godzina 10. Ile osób w ogóle trenuje tutaj tak regularnie w tej chwili? Regularnie około 100 osób, w zależności jaki jest okres. Wiadomo, jeżeli jest jesień, to przychodzi 150 do 200 osób. Jeżeli jest okres wiosenny, to mniej. A w tym momencie około setki zawsze tam jest w miesiącu.
to sporo. Ilu trenerów zatrudniasz? 9 instruktorów mam w klubie w tym momencie. Ilu? Tak, 9 z tego względu, że jest jedna osoba, która przeprowadzi specjalizuje się w treningach dla kobiet i na w treningach dla dzieci, jeszcze i na w MMA. Jest dużo różnych grup, gdzie trzeba po prostu różnych instruktorów. Nie ma osoby, która mogła poprowadzić wszystko na raz, bo wiadomo, nie ogarnie się tego wszystkiego przez jeden dzień na jednej grupie. Czy któryś z twoich podopiecznych sięgał już po jakieś laury? Tak, nasz klub, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe, zawodowe, jest dobrze rozpoznawany w Polsce. Z tym, że ostatnio na świecie też przebijamy się. Jeśli chodzi o walki zawodowe, teraz dużo się ruszyło. Co miesiąc moi zawodnicy gdzieś jeżdżą i walczą. Za miesiąc między innymi Bartosz Zając, Przemysław Pawlak będą walczyć razem ze mną na Słowacji. No i na jesień też już są planowane następne pojedynki. No i właśnie tak niejako samorzutnie przeszliśmy do ciebie i do twoich osiągnięć. Przed 2 miesiącami stoczyłeś dramatyczną walkę w Słowacji podczas zawodów. No ale sam o tym powiesz, ty jesteś specjalistą od tego. Tak, mogę w skrócie opowiedzieć, była to bardzo trudna walka z zawodnikiem z Tajlandii, który miał 85 walk zawodowych więcej ode mnie. Przepraszam, ale walczyłeś w chińskiej odmianie kickboxingu, prawda? Co było dla ciebie pewną nowością? Walczyłem dla chińskiej organizacji, która ma troszkę inne zasady niż u nas w Europie są, co też było dla mnie problem. Między innymi też przez to miałem kontuzję nosa, bo tam w klinicz zostałem złapany, dostałem kilka kolan, z których jedno przyszło mi na twarz. To też zadecydowało później o następnych rundach tego pojedynku, ale z drugiej strony mówię, no stoczyłem ciężki pojedynek, przez wszystkie rundy dawałem z siebie wszystko, co dzięki czemu miałem aplauz publiczności większy niż wygrany, czyli zawodnik z Tajlandii. Gala była retransmitowana przez Eurosport i z tego wynika, że Sączowi wstydu nie przyniosłeś, wręcz przeciwnie. Dowiodłeś, że jesteśmy waleczni i ambitni i nie zrażamy się byle ciosem. Zyskałeś też owacje publiczności. Mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Mówię, zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Szczerze, jest to jedna z walk, którą się bardziej chwalę, mimo że przegrałem, mimo że to była porażka. Ale przegrałeś wyraźnie na punkty, czy liczyłeś na to, że sędzia uniesie twoją rękę w górę? Jak zobaczyłem, jakie oni mają zasady, że to troszkę inaczej wygląda, jeśli chodzi o samą walkę na ringu, też myślałem, że na kartach sędziowskich pewno inaczej to będzie punktowo wyglądało, aczkolwiek zobaczyłem na filmiku później, że sędziowie tylko 4 punktami w sumie przegrałem całą walkę. 30 do 26 wszystkich sędziów, czyli to były 4 celne uderzenia, więc tak naprawdę niewiele. Ta dzielna postawa w ringu skutkowała zainteresowaniem ze strony Chińczyków. Tak, w tym momencie trwają rozmowy nad moim następnym pojedynkiem. Być może będzie to jesień. Na razie nastawiam się na następną walkę, którą mam na Słowacji, która też będzie takim kontrolnym startem przed tym ważnym pojedynku w jesieni tego roku. Tym razem na Słowacji zmierzysz się, znać już swojego rywala? Będzie to zawodnik ze Szwecji albo z Serbii. Na razie mam 2 nazwiska podane i w zasadzie decyzja zależy ode mnie. I skłonny jesteś wybrać Skandynawa czy człowieka z Bałkanów? Wolałbym Skandynawa, bo to ciekawszy pojedynek. O dziwo, w Szwecji mają bardzo dobrze rozwinięte Muay Thai, czyli tą właśnie tajską sztukę walki i wolałbym zawalczyć z kimś mocniejszym. Przecudnej urody panie to mama Ewa i córeczka Hania Dankowe, tak? Dobrze mówię?
Danek, które wspólnie uprawiają sporty walki. Ćwiczycie od dawna? Od tamtego roku. Córka zaczęła ćwiczyć w październiku, początek października, a ja w listopadzie. Córka wyprzedziła mamę? Tak, ja Hanię zapisałam, bo tak chciałam, żeby jakiś sport uprawiała ogólnorozwojowy. No i przywoziłam ją tu i siedziałam i patrzyłam. No i wszyscy mówią, spróbuj, spróbuj. Mówię, że się nie nadaje do tego. Spróbowałam, no i wciągnęło. A ty, że bez strachu wychodziłaś tutaj na treningi? Chyba tak. Dałam się. Czasami byłam zmęczona, ale rzadko co ze mnie się bardzo lało. Ale na czym te treningi polegają? Co robi się na treningach? Na początku dla dzieci jest krótka rozgrzewka berek, później przechodzimy do ćwiczeń i walka z cieniem i trening robimy. Ale nie zdarzyło ci się jeszcze tak na poważnie z kimś pojedynkować? Jeszcze nie. Na to przyjdzie czas. Mama nie boi się o zdrowie córki? Nie, to jest technika. Ja nie myślę na razie o sparingach. Uczy się techniki, samoobrony, wszystkich ciosów i na razie no, nie ma żadnej walki takiej w kontakcie. Z tego, co mi zdradził Łukasz, pani jest nauczycielką, prawda? Tak. Czy uważa pani, że taki sport dla dzieci w tym wieku jest dobrą metodą wychowawczą? No, jak najlepszą. Wychowanie przez sport tylko, zwłaszcza w naszej rodzinie. Jeździmy konno, pływamy, no i teraz chodzimy jeszcze do tego, górach. Chodzimy po górach i do tego teraz jeszcze sporty walki. A mąż czym się zajmuje? WF-istą jest. Aha, czyli też sport, tak, też sport. Sport opanował dom, tak. Państwa Danków. Tak. No to cóż, no to w takim razie trenujcie dalej i będę śledził twoją karierę. Marzę, doczekamy się mistrzyni w Nowym Sączu. Marzę. Kolejny nasz rozmówca, pan Benedykt Polański, instruktor kickboxingu, prowadzący zajęcia te sobotnie, o których wspominaliśmy, bezpłatne zajęcia dla adeptów sportu walki. Panie Benedykcie, co może pan zaoferować swoim podopiecznym? No cóż, u źródeł tego pomysłu leży możliwość przeprowadzenia zajęć z osobami takimi bardziej zapracowanymi, osobami, które w cyklu poniedziałek, piątek niespecjalnie znajdują sobie czas na jakieś zajęcia rekreacyjne, zdrowotne, sportowe. No i stąd powstała oferta sobotnio-niedzielna treningów, my to nazywamy dla zapracowanych. Zapraszamy każdego, kobiety, mężczyzn, osoby w przedziale wieku 20 do 100 na zajęcia boksu w sobotę o godzinie 10. Podobno powstać jakaś taka grupa 30+, która będzie rekrutowała się spośród osób, które ukończyły 30 lat? Tak, to jest taka grupa, gdzie te zajęcia są przeprowadzone troszeczkę z mniejszą intensywnością. Dobierane są do możliwości wiekowych, możliwości kondycyjnych, umiejętności, zaangażowania. Także gorąco zapraszamy wszystkich, którzy te 30 lat skończyli, a mają jeszcze ochotę udzielać się sportowo dla zdrowia, przyjemności. Czy pan ma za sobą karierę sportową? Tak, aczkolwiek nie w sztukach i sportach walki. Wiele lat grałem w siatkówkę i właśnie doznawszy kontuzji w tymże pięknym sporcie postanowiłem zmienić profil rekreacji. Od pewnego czasu trenuję boks i kickboxing. No, konsekwencją tego był kurs instruktorski w specjalności kickboxing. No i tak od jakiegoś czasu dość mocno udzielam się na tej niwie. Także da się zmienić dyscyplinę w każdym wieku, do czego zachęcam.
Czyli z ringu pan by nie uciekł przed przeciwnikiem? Nie uciekłbym, natomiast w przypadku takich grup wiekowych 30+, tutaj nie chodzi o walki ringowe, tutaj chodzi raczej o przywrócenie tej sprawności, którą onegdaj pamiętamy, że mieliśmy. Natomiast no cóż, w toku pracy zawodowej, różnych perypetii życiowych, czasami podupadamy na zdrowiu, ta nasza kondycja już nie jest taka jak kiedyś, natomiast okazuje się, że wszystko można przywrócić, więc gorąco zapraszamy. Bez względu na wagę, tutaj waga się zmienia dość drastycznie. Powiedziałbym, że spektakularne utraty wagi rzędu 30-40 kg nie są niczym specjalnym tutaj w tym sporcie. Odpowiednio zbilansowana dieta i zestaw ćwiczeń fizycznych, no i pół roku wysiłku w tej dyscyplinie no daje naprawdę wymierne korzyści i rezultaty. Także no warto sobie czasami zrobić zdjęcie przed treningiem i po pół roku po, żeby udowodnić, że jednak można. A odwrotny proces jest niemożliwy, żeby przytyć? Można nabrać masy mięśniowej, no w związku z tym, z racji tego, że mięśnie są cięższe niż tłuszcz, na pewno przybierzemy na wadze, natomiast będzie to na pewno zdrowa waga. Jadąc tutaj z kolegą, który również uprawia sporty walki, opowiadał, że to jest coś niepowtarzalnego, że wciągasz, mimo to, że jesteś narażony na ból, na ciosy, na nawet deformację twarzy, coś cię ciągnie do tego ringu. Nie potrafiłbyś bez tego żyć, to prawda? Tak, no ja mówię, że to już jest taki pozytywny nauk. Ja już jestem do tego przyzwyczajony. To już jest taka kwestia, że trenuję 13 lat i nie wyobrażam sobie tego dnia bez treningu. Jak odpoczywam 2-3 dni, to dziwnie się wtedy czuję. Ale najlepiej to byłoby zapytać kogoś, kto się dopiero zapisał, trenuje tydzień i widać, jaką ma ochotę na następny trening. Słuchaj, a ile jest prawdy w stwierdzeniu, że regularne uprawianie sportu walki odciąga od innych nałogów? Myślę, że jest w tym bardzo dużo prawdy, jednak najważniejsza jest systematyczność, bo wiele osób też przychodzi na salę i na przykład postanawia, przez miesiąc będę trenował, a później po miesiącu różne rzeczy się dzieją. Najważniejsze jest, żeby przychodzić 2-3 razy w tygodniu, na przykład przez okres pół roku czy rok, i to na pewno przynosi efekty. Niektórzy rzucają wagę, rzucają papierosy czy inne nałogi. Z alkoholem i narkotykami włącznie? Jak najbardziej, no nie wyobrażam sobie. A spotkałeś się z takim przypadkiem, że ktoś rzucił picie czy ćpanie? Jak najbardziej, tak. Spotkałem się z taką, niejednokrotnie z taką sytuacją. No jest to powiązane też z tym, że jeżeli ktoś ma jakiś taki nieprzyjemny nauk, to później po prostu nie da rady sobie na treningu, a sam wie, ile kosztuje taka praca na treningu, kiedy trzeba dać siebie wszystko, a nie można. Powiada, że 13 lat już jesteś wojownikiem. Czy ty również uciekałeś przed czymś do ringu? Nie, moja historia nie była taka jakaś dramatyczna, jakaś taka piękna. Ja po prostu chciałem przyjść na treningi, zapisałem się i jestem, co moim zdaniem też jest dobrym przykładem, że to nie jest takie trudne. Jeżeli ktoś chce, to po prostu przychodzi, idzie na trening i nie potrzebuje pięknej historii typu odciągnięcie od nałogu czy jakieś inne złe rzeczy. Jeżeli ktoś chce być sportowcem, przychodzi, kupuje karnet, zaczyna od podstaw i później jest szansa, żeby wyjść na jakiegoś dobrego zawodnika. Czy treningi, praca zawodowa, bo nawet nie wiem, czy pracujesz zawodowo, czy to tylko ograniczasz się tylko do pilnowania swojego dobytku, pozwalają ci na to, żeby kultywować, rozwijać jakieś inne zainteresowania? Jak jest prywatnie człowiek, który staje w ringu? Prywatnie to jest moja cała praca, bo jeśli chodzi o same walki, to wiadomo, jest to jeden aspekt jakiegoś tam życia, przygotowanie do walki, walka, później odpoczynek, ale prowadzenie klubu sportowego, czyli bycie takim, powiedzmy, prezesem, właścicielem klubu, wiąże się z kierowaniem normalną firmą, zatrudnianiem ludźmi, z wszystkim, co jest w normalnej firmie. A jeśli chodzi o moje prywatne zainteresowania, nie mam na to na razie czasu. No właśnie o to, do tego zmierzam, że pochłania cię bez reszty. Pochłaniają cię treningi i czuwanie nad tym, co się dzieje w klubie. Tak, dokładnie. Znaczy, postawiłem sobie taki cel, że jeszcze przez parę lat bym chciał jak najmocniej to rozwinąć, a dopiero później można powiedzieć, że korzystać z tego, co już działa. Także pracuję w sobotę, w niedzielę cały tydzień. Czy ten tatuaż to znak rozpoznawczy wszystkich kickbokserów?
Niekoniecznie, aczkolwiek dużo ludzi w świecie gdzieś tam sportów walki robi sobie tatuaże. Jeśli mogę się pochwalić, to to jest najmłodniejszy wzór na mieście, czyli logo klubowe. Ładnie, ładnie. A dodaje to takiej pewności siebie w ringu? Tatuaże dla mnie nie. Ja szczerze powiedziawszy nie mam planu na te tatuaże, jeżeli coś mi się w życiu wydarzy. Mam znajomego, który jest tatuażystą, dzwonię do niego i mówię, że coś tam się wydarzyło, chcę sobie coś zrobić i wtedy jadę, ale to już przez parę lat uzbierało się na, powiedzmy, całą rękę. O czym marzysz? O czym marzy Łukasz Pławecki w przededniu kolejnych walk? Marzę na pewno o tym, żeby stoczyć walkę na jakiejś mocnej organizacji, wygrać ją, dostać następne propozycje, a przede wszystkim marzę o tym, żeby przez następne 10-12 lat cały czas siedzieć w tych sportach walki, jeździć, walczyć, trenować innych ludzi i żeby nic mi w tym nie przeszkadzało. A prywatnie, rodzinnie? Prywatnie, rodzinnie... Nie mam planów na razie. No to życzę Ci, żeby te plany się pojawiły jak najszybciej. No, nie życzę powodzenia w ringu, bo wiem, że to pecha przynosi sportowcom, no ale no, trzymaj się. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.